poza inflacją Polska ma doskonałe wskaźniki ekonomiczne, których większość, przytłaczająca większość krajów świata by wzięła, żeby mieć takie z pocałowaniem w rękę. Więc jeżeli z tego nie korzystamy, to będzie to dowód, że jesteśmy kretynami gospodarczymi, no bo trudno to jakby inaczej nazwać, że oprócz tej całej infrastruktury trzeba było zakupić jeszcze powiedzmy kilku Holendrów, którzy znają się na światowej spekulacji zbożem, i te 20-30% ukraińskiego handlu zbożem po prostu przejąć. Nikt do jaśnie wielmożnego pana polskiego przedsiębiorcy nie przyjdzie tutaj, nie złoży mu hołdu w Horodle czy gdziekolwiek indziej, żeby on łaskawie raczył się ruszyć na Ukrainę. Nieważne po prostu, jaki jest towar. Ważne, że oni jakimiś mają jakieś takie czujki specjalne, które radary takie, które wykrywają możliwość zrobienia przekrętu i natychmiast tam się zjawiają. To pewnie możemy dostać 2-4 jakieś wielkie instytucje, które pewnie pan prezydent Duda dzięki specjalnym relacjom z prezydentem Zaryńskim jest w stanie załatwić. Piotr Zychowicz, historia realna, historia dzieje się na naszych oczach. Na początku kciuki dla naszych przyjaciół. Pierwszy dla Zarysu, fundacji, która wspiera Ukrainę pomocą medyczną, a my pomagamy. Drugi dla biblioteki cyfrowej Legimi, która prowadzi akcję Czytamy dla Ukrainy. 10 zł z każdego e-booka i audiobooka idzie dla Zarysu. Trzeci dla KFD, polskiego producenta żywności funkcjonalnej i suplementów diety, coś dla aktywnych fizycznie widzów historii realnej. I last but not least, Speakly, aplikacja do błyskawicznej nauki języków obcych. Sam używam i polecam. Drodzy Państwo, dzisiaj moim gościem jest pan Cezary Kaźmierczak, prezes Związku Przedsiębiorców i Pracodawców. Witam pana serdecznie w historii realnej. Dzień dobry. Bardzo panu dziękuję za zaproszenie. Dzisiaj porozmawiamy o, no właśnie, wielka szansa przed Polską na odbudowę Ukrainy z powojennych, czy też na udział w odbudowie Ukrainy z powojennych zniszczeń. I pytanie, czy tą szansę wykorzystamy. Widziałem, że na Twitterze wrzucił pan intrygujący wpis, który wywołał dużo zamieszania, bo napisał pan, no konkluzja jest taka, że zanim zaczęła się bitwa, to już ją przegraliśmy. Rzeczywiście uważa pan, że, czy też ją przegrywamy, że Polska nie weźmie udziału albo w zbyt mały udział w tej odbudowie? No to jest cały szereg różnego rodzaju aspektów w różnych obszarach, które są eksplorowane i przez polski biznes i przez biznes ukraiński. Myślę tutaj o sektorze kosmicznym, zbrojeniowym, farmaceutycznym, handlu i tak dalej, i tak dalej. Natomiast no w tej chwili staną na piedestale tych relacji przemysł spożywczy czy płodów rolnych. Myślę, że to jest przejaw pewnej histerii, która w Polsce powstała i postrzegania wszystkiego jako zagrożenia, a nie szansy. I jeżeli będziemy dalej w ten sposób postrzegać rzeczywistość, to rzeczywiście niewiele zwojujemy. To wszystko wzięło się z tego, że w ubiegłym roku w wyniku wybuchu wojny na Ukrainie destabilizacji uległ cały światowy rynek handlu zbożem i ceny poszybowały w kosmos. No i to się generalnie polskim rolnikom bardzo spodobały, te ceny z ubiegłego roku. Każdy by tak chciał. Natomiast z niewielkim udziałem producentów rolnych z Ukrainy w tym roku te ceny dość mocno spadły, co wywołało duży niepokój wśród rolników. No, w branży rolniczej to jest takie absolutne never ending story. To się w każdym rodzaju produkcji rolnej objawia, że te ceny w wyniku niskiej podaży, te ceny lądują gdzieś na szczytach, wtedy wszyscy się na to rzucają i zaczynają, nie wiem, produkować wieprzowinę, wołowinę, proso, kukurydzę, zboże, cokolwiek. Następuje kompletne nasycenie rynku, te ceny zaczynają spadać i rozpoczyna się histeria wtedy. Tym razem było zupełnie podobnie. Na to się nałożyły jeszcze wzrost dość duży
i importu, i tranzytu tego zboża poprzez Polskę, bo to wcześniej było około 3,5% produkcji ukraińskiej. W tej chwili, w ubiegłym roku było to 11,3% ukraińskiego eksportu zboża i tranzytu przez Polskę. Na to się nałożyło oczywiście, że powiedzmy no, na różne działania powiedzmy grup przestępczych, można to nawet w ten sposób powiedzieć, które deklarowały jakby tranzyt tego zboża i też jakościowo różnie to przymykano oczy, no bo to pomoc Ukrainie i tak dalej, wszyscy jakoś to bardziej luźnie traktowali i splot tych wszystkich czynników doprowadził do bardzo niefortunnej decyzji o wstrzymaniu tranzytu zboża ukraińskiego przez Polskę, z czego na szczęście Polska się natychmiast wycofała, natomiast w moim przekonaniu jest to zdecydowanie za mało. My powinniśmy przystąpić bardzo ofensywnie do tej sprawy. Tym bardziej... Co pan ma na myśli? Powinniśmy, bo powiedział pan, że mamy się stać hubem dla ukraińskich produktów rolnych. Tak, przede wszystkim też dla zboża. No, cała zachodnia Ukraina i cała centralna Ukraina jest gotowa i chce, żeby ich oknem na świat był Gdańsk, a nie Odessa. Już nawet jak nie będzie wojny, jest takie pragnienie, oczekiwanie na Ukrainie. Uważają, że to i bliżej, i lepiej, i bezpieczniej, i tak dalej, i tak dalej. I gotowi są się z tego kierunku odeskiego i czarnomorskiego przestawić. Jeżeli z tego nie korzystamy, to będzie to dowód, że jesteśmy kretynami gospodarczymi, no bo trudno to jakby inaczej nazwać. Natomiast no tutaj rząd musi się wykazać no pewną proaktywną postawą. To znaczy mamy wielu menadżerów w sektorze publicznym, którzy są bardzo sprawni, się sprawdzili i oni powinni po prostu od prezydenta, premiera i prezesa dostać jakieś upoważnienie, pełnomocnictwo, żeby tą architekturę szkieletową dla firm postawić. Chodzi tutaj o możliwości transportowe, tory, punkty przeładunkowe, magazynowe, no i też później ustawiać jakoś handel tym zbożem, no bo żeby to nie była też taka... Tak, tylko dokończę jedno słowo, żeby nie powtórzyła się sytuacja jak z pierwszej Rzeczpospolitej, że polski szlachcic jedyne co był w stanie zrobić, to dostarczyć zboże do Gdańska, gdzie potem przejmowali je Żydzi i Holendrzy i sprzedawali za dwukrotnie wyższą czy trzykrotnie wyższą cenę dalej. Także oprócz tej całej infrastruktury trzeba było zakupić jeszcze powiedzmy kilku Holendrów, którzy znają się na światowej spekulacji zbożem i te 20-30% ukraińskiego handlu zbożem po prostu przejąć. No dobrze, to Polska by zarabiała na tym tranzycie wtedy duże pieniądze, ale istnieją obawy i chyba stąd wzięła się ta cała awantura ostatnia ze zbożem i zakazem jego transferu, potem odwieszeniem tego zakazu, że po prostu istnieją obawy, że to tanie produkty rolne z Ukrainy wykończą nasze własne rolnictwo. Czy to nie jest tak, że będziemy strzelali sobie w stopy, bo wykończymy jakąś gałąź naszej gospodarki? Czy jeżeli chodzi o płody rolne, no to Polska musi podjąć pewne decyzje strategiczne dotyczące rolnictwa. To znaczy, jeżeli szczytem naszych ambicji jest kopanie ziemniaków motyką i nad zarabianie na tym, no to uprzedzam, że marże na tym są najniższe w całym tym łańcuchu od pola do konsumenta. Największe marże są tutaj na przetwórstwie i na handlu. I Polska się musi zdecydować. To, że Polska nie wpuści tutaj ukraińskich produktów rolnych, to nie oznacza, że one zginą. One sobie pojadą gdzieś indziej, tam zostaną przetworzone i będą konkurowały z nami na innych rynkach i przy tych niskich cenach nas po prostu wykończą. No my musimy, jeżeli myślimy poważnie o gospodarce, to musimy zaprogramować zmianę w polskim rolnictwie. No i ta zmiana polega na tym, że polskie rolnictwo w obecnym kształcie nie ma żadnych szans w konkurencji nie tylko z Ukrainą, ale również z innymi producentami rolnymi. No w Polsce jest wywodząca się, ja też mam do tego wielki sentyment, bo to nas chroniło w czasach komunizmu i pod względem żywnościowym, i pod względem przetrwania polskości, pod przetrwania przedsiębiorczości, te małe gospodarstwa rodzinne, do
której Gomułka nie dopuścił do kolektywizacji na wzór wszystkich innych krajów komunistycznych, to była wielka wartość w czasach komunistycznych. W tej chwili jest to wielkie obciążenie. Te gospodarstwa rodzinne, małe, nie są w stanie konkurować niczym i z niczym i po prostu trzeba mieć z nimi, dla nich taki program, jak Polska miała dla górników i trzeba spojrzeć faktom w oczy. No one nie będą w stanie konkurować z wielkotowarowymi przedsiębiorstwami rolnymi. W Polsce trzeba w moim przekonaniu to rolnictwo przestawić na dwa tory. Pierwszy taki to jest produkcja bardzo wysokiej jakości żywności, co może to zająć się tym 10, może 15 góra procent gospodarstw rolnych. I drugie to są wielkie przedsiębiorstwa rolne, które produkują. Natomiast tamto trzeba zacząć powoli wygaszać, bo to nie ma żadnej przyszłości i się na rynku nie utrzyma. No albo my to zrobimy dobrowolnie, albo zrobi to rynek pod przymusem i nie wcale ukraiński, tylko światowy. Po prostu przy małej skali nie da się osiągnąć cenowo takich parametrów, jakie dzisiaj w tym światowym handlu, który się w dużej mierze zglobalizował, handlu żywnością, występują. No, trzeba mieć tą odwagę. Ja rozumiem, że w tej chwili są wybory i pewnie niewiele z tym można zrobić i PiS się strasznie boi, bo to jest jeszcze ich główna jakby, jedna z głównych sił wyborczych głosujących. Natomiast no, musimy coś zacząć z tym robić. Tutaj taki sam program jak dla zboża, czyli handlu ukraińskiego zboża, trzeba w moim przekonaniu wdrożyć dla tanich produktów tych płodów rolnych z Ukrainy i wciągnąć to polski przemysł przetwórczy, żeby on zaczął je pozyskiwać i przerabiać. No jeżeli oni te produkty, no, wyobraża pan sobie sytuację, że ukraińscy producenci rolni powiedzą, o nie, no Polska nas nie wpuszcza naszych produktów, to no to przepraszamy bardzo, zamykamy interes. No przecież tego tak nie będzie. No. Wyjadą inną drogą i pojawią się na rynkach, na których my konkurujemy, będą z nami konkurować, no tylko jest problem, że będą konkurować po znacznie niższych cenach i to jest kłopot i w obecnym kształcie polskiego rolnictwa nie utrzymamy. No ja wiem, że mi łatwo mówić, bo ja tam się o nic nie ubiegam, to mogę sobie tam gadać, natomiast ja no staram się uczulać polityków i decydentów i opinię publiczną, bo ta sprawa z tymi płodami rolnymi jest dużo trudniejsza niż ze zbożem. No zboże trzeba po prostu transferować do Gdańska i tam je sprzedawać na rynkach światowych i zostać jednym z największych traderów takich światowych ukraińskiego zboża. Myślę, że realne jest do przejęcia 30% tego rynku. No tak, a dodajmy, drodzy Państwo, że Ukraina jest jednym z głównych producentów zboża w ogóle na świecie, co widać, że byłyby to rzeczywiście duże pieniądze dla Polski. Wspomniał Pan o wyborach nadchodzących. No na razie jest sytuacja taka, że jest 10 miliardów dopłat dla polskich rolników od... No właśnie, rząd nie ma własnych pieniędzy, czyli z naszej kieszeni de facto. Zobaczymy, jak to się potoczy. Natomiast chciałbym oderwać się trochę od spraw zboża, do którego pewnie też przejdziemy, ale to jest jednak pewien ułamek tego, co się dzieje. W pańskim wpisie twitterowym napisał pan, że może skończyć się tak jak z irackimi słynnymi kontraktami na wydobycie ropy, którymi kuszono Polskę przed przystąpieniem do inwazji na Irak i nic z tego nie wyszło. To się nazywało koncesje naftowe, z tego co pamiętam wtedy. Duże nadzieje zostały w Polsce rozbudzone tym, że Polska ma wziąć udział w odbudowie Ukrainy. Między innymi Polska i Ukraina podpisały coś, co nazywa się Memorandum o Współpracy przy Odbudowie Ukrainy po wojnie, na którym miałoby wziąć udział w tej odbudowie kilkaset polskich firm z rozmaitych branży. Czy rzeczywiście jest taka szansa? Uważa pan, że polskie firmy na masową skalę mogą wziąć udział w tym procesie? To jest bardzo trudne z kilku powodów, bo w jednym takim projekcie, nie chcę tam publicznie jakby o tym mówić, ale o szczegółach, ale w jednym takim projekcie uczestniczę, który trochę rząd koordynuje. No jak przyszło co do czego, to się okazuje, i że to musi być polski kapitał, to się okazało, że im kto więcej tam tych białych, biało-czerwonych flag i ptaków naszych se naczepiał na stronie, to nie jest to nasz kapitał. I w wielu przypadkach po prostu my musimy się zdecydować na coś. No,
czy w wielu przypadkach trzeba po prostu powiedzieć, że jeżeli ta firma ma polski NIP i płaci w Polsce podatki, to jest Polska. I w niektórych tych obszarach, no jest taka sytuacja, że polskich firm nie mamy, albo jest ich tyle, co kot napłakał. No, taka jest brutalna prawda. Czyli co, nie mamy potencjału, tak? Po prostu, bo wie pan, wielka dyskusja jest taka, Polska pomaga Ukrainie, daje sprzęt, daje pieniądze, no i są oczekiwania opinii publicznej, że wtedy dostaniemy trochę w zamian za to kontrakty na Ukrainie. A czy to nie będzie tak, że Niemcy, którzy dysponują technologiami, kapitałami, zgarną wszystko? No przynajmniej lwią część tej odbudowy. W mojej opinii wdzięczność nie jest trwałym elementem stosunków międzynarodowych. Przynajmniej tak do tej pory było, może to się zmieni. I musimy sobie pewne rzeczy wyszarpać i wyrąbać. I są przemysły, gdzie my mamy przewagi i możemy pewne rzeczy zrobić, podyktować i je rozegrać. A są przemysły, w których możemy się uczyć. Jednym z takich jest przemysł kosmiczny na przykład. I to jest wielka szansa dla Polski, że Polska może się dużo nauczyć. Na Ukrainie w przemyśle kosmicznym pracuje 30 tysięcy ludzi. Więc to jest gigantyczna gałąź ich przemysłu. Są dużo bardziej zaawansowani też, jeżeli chodzi o przemysł zbrojeniowy. Też możemy wiele wspólnych przedsięwzięć w tym zakresie zrobić. Handel to już się bardzo dobrze rozwija. My prowadzimy takie dwa biura, w sumie jedno w Warszawie większe i trochę mniejsze w Kijowie, bo też mniejsze jest zainteresowanie polskich firm z wiadomego powodu i uczestniczymy w tych projektach polsko-ukraińskich. W tej chwili w naszym programie jest tam z 80 firm dużych. To mówię. Ale mówi pan o Związku Przedsiębiorców? Tak, o Związku Przedsiębiorców Pracodawców. Prowadzimy taki projekt w Polsce, Centrum Biznesu dla Ukrainy i tam pomagamy ukraińskim firmom zaistnieć tutaj w Polsce. Tak, głównie są korporacje czy duże firmy. I w Kijowie też pomagamy firmom polskim. No, z drugą strony jest to o tyle, trwa wojna jeszcze, więc to nie jest jakiś tam. Natomiast trzeba się do tego przygotowywać. Trzeba różnego rodzaju rzeczy podpisywać. Ta perspektywa jest zupełnie różna. Bardzo wielu Polaków by się zdziwiło, że ta decyzja dotycząca tego banu na zboże ukraińskie, ona została 10 razy lepiej przyjęta na Ukrainie niż w Polsce, bo tam tych oligarchów rolnych, tam ludność nie pała do nich jakąś nadmierną miłość, ale to taki detal. Natomiast w Polsce Ukraina jest postrzegana jako miejsce niebezpieczne. Moim zdaniem zginąć od wojny na zachodniej Ukrainie to łatwiej od wypadku samochodowego w Warszawie, bo jest większy ruch w tej chwili, tak? Więc, ale no, ja rozumiem oczywiście przedsiębiorców i rozumiem ludzi, jest wojna, boją się, może spaść rakieta, chociaż prawdopodobieństwo tego jest na zachodniej Ukrainie no, bardzo, bardzo małe. Natomiast no, przy tych projektach odbudowy, no to te firmy no, zgłaszają chęć, żeby to robić. Polska za chwilę będzie pewnie realizowała taki jeden projekt na Ukrainie jako kraj Unii, tak, no mówię tyle, ile mogę, proszę zrozumieć. No, kraje Unii Europejskiej się porozumiały, że dokonają, każdy kraj, który tam chce, dokona jakichś spektakularnych działań odbudowy na tych terytoriach wschodniej Ukrainy. Duńczycy już wzięli Mikołajów, już tam robią i wodociągi, odbudowują budynki. Za chwilę Polska swoje ogłosi, inne kraje swoje ogłoszą. No i organizowałem takie spotkanie firm, które miałyby w tym uczestniczyć, no to one są chętne, tak? One są chętne, żeby w tym wziąć udział już teraz, tak? Więc natomiast no, mi się wydaje, że w Polsce powinien minister, to pewnie nie, no, ale jakiś pełnomocnik rządu do tego z grona tych sprawnych menadżerów sektora publicznego. Mamy je takich kilku czy kilkunastu, którego z nich trzeba było namaścić i po kolei te sektory różne odpalać i to robić już teraz, no bo ja mam biuro w Kijowie, no i tam nam meldują o wzmożonym ruchu
wzmożonym ruchu Brytyjczyków, Amerykanów, Niemcy teraz się zaczynają kręcić, Francuzi, czego wcześniej nie było. No i oni tam nie przyjeżdżają tylko po to, żeby pojeść, Kijów ma lepsze restauracje od Warszawy, więc żeby się pobawić w dobrych restauracjach kijowskich i napić się ukraińskiej wódki. No przyjeżdżają tam w interesach, jest ich coraz więcej i my też się musimy zacząć kręcić. No, że tutaj sytuacja jest taka, że jest wojna, jest to element polityki międzynarodowej, jest to bardzo powiązane z polityką. W związku z tym ja nie chcę, żeby rząd czegokolwiek budował, ani tam cokolwiek robił na tej Ukrainie, ale powinien animować. I tutaj no, został stworzony cały szereg jakby instrumentów. My, jeżeli chodzi o instrumentarium, jesteśmy przygotowani. Idzie ta ustawa o KUKE, czyli o tych ubezpieczeniach, to konkurencyjnie to nas zrównuje z Niemcami. To mamy tylko dwa kraje na świecie, które mają tak dobre instrumenty ubezpieczeniowe, jeżeli chodzi o inwestycje na Ukrainie. To są Niemcy i Polska teraz będzie. Mamy dobre instrumentarium różnych instrumentów przygotowane w PFR-ze, który jest bardzo sprawną i dobrą instytucją i przygotowali się do tego. No teraz tylko trzeba zacząć to animować. No, firmy się trochę boją, ja ich rozumiem, ale trzeba ich zacząć ośmielać, tak? Ośmielać, dać im kredyty, dać im gwarancje, dać im ubezpieczenia. No i może część tych fortun na tej Ukrainie, może polskich, wyrosnąć, ale przede wszystkim samo się to nie zrobi. Nikt do jaśnie wielmożnego pana polskiego przedsiębiorcy nie przyjdzie tutaj, nie złoży mu hołdu w Horodle czy gdziekolwiek indziej, żeby on łaskawie raczył się ruszyć na Ukrainę. No trzeba się samemu ruszyć. Mamy problem, że zrujnowaliśmy sobie na przykład przemysł ten budowlany. Przepraszam bardzo, że wchodzę panu w słowo, ale chciałbym uszeregować trochę naszą dyskusję i opowiadać o wszystkich kolejnych poszczególnych branżach. Budowlany przemysł to jest taka rzecz, która się sama nasuwa, no bo przecież największe są zniszczenia właśnie na Ukrainie, czyli jest dużo budynków po prostu do odbudowania infrastruktury energetycznej i tak dalej, i tak dalej. Ale właśnie, Bank Światowy ogłosił, że przez 10 lat odbudowa Ukrainy pochłonie co najmniej 411 miliardów dolarów, więc pytanie, czy przy takich wielkiej odbudowie to się może odwrotnie będzie, nie będzie się zarabiało na tej odbudowie, tylko się będzie ponosiło koszty. No nie sądzę, żeby po pierwsze nie do końca nas stać na ponoszenie takich kosztów. My możemy koszty ponosić pewnie w dziedzinie bezpieczeństwa, no bo to jest nasz interes, o czym zresztą Ukraińcy doskonale wiedzą, że wysyłanie im broni, to robimy to przede wszystkim we własnym interesie. No oczywiście to jest, mamy tutaj tożsamy interes z Ukrainą, ale no ja teraz będę miał chyba jedno z najlepszych, się pochwalę, wizyt na Ukrainie, na której byłem kilkadziesiąt razy, ale tak bliżej 100, bo wkrótce jadę tam z kolegami przekazać kilkanaście dronów bojowych, na które nazbieraliśmy pieniądze i armii ukraińskiej przekażemy te drony, które będą mogli używać przeciwko ruskim. Strasznie się z tego tytułu cieszę. No i w tych obszarach to Polska pewnie będzie ponosi koszty i będzie ponosiła i to jest w naszym interesie. Jest to zawsze i w każdej sytuacji tańsze od wojny. Obojętnie ile byśmy na to wydali. Natomiast w tych dziedzinach to nie sądzę, że pewnie będą jakieś kredyty, ale na świecie jest bardzo dużo pieniądza i ja nie myślę, że będzie jakiś tam wielki problem ze zdobyciem tych pieniędzy na odbudowę Ukrainy, czy poprzez konfiskatę rosyjskich majątków, czy poprzez... Generalnie z mojej wiedzy, jaką ja w tej chwili mam, no to będzie się to odbywać przez... czy jest planowane przez te wielkie instytucje związane z Bankiem Światowym, z Unią Europejską i tak dalej, i tak dalej. Te sprawy się w tej chwili, one się już układają, tak, finansowanie tego w jakiś sposób. Natomiast tam na miejscu, no to znaczy realistycznie patrząc na rzecz, no to mi się wydaje, że tym bardziej, że jesteśmy w programie realnym, więc trzeba patrzeć realistycznie, no to pewnie możemy dostać dwie, cztery jakieś wielkie instytucje, które pewnie pan prezydent Duda dzięki specjalnym relacjom z prezydentem Zareńskim jest w stanie załatwić. I te dwie, cztery jakieś, nie wiem, czy rafinerie, czy coś w tym rodzaju.
tam na tej Ukrainie wybudować i czerpać z tego pożytki. Natomiast na resztę no to trzeba się nastawić na rzeczy troszkę mniejsze i nie snuć jakichś nierealnych planów. No bo jakieś pomysły kopania się z Bechtelem czy z jakimiś innymi tego typu firmami jak Bechtel, no to się skończą jeszcze gorzej niż w Iraku, no bo tam były jakieś drobne, małe sukcesy w tym Iraku. Natomiast jak przyjmiemy postawę, że nam się należy, to jedno, a drugie, że jeszcze będziemy zwalczać Bechtela czy coś w tym rodzaju, no to się to bardzo źle skończy po prostu. No tak, trzeba mieć też silne, duże, potężne firmy. Taka jakaś jest kółka. Jedna, przygotowując się do naszego programu dzisiaj, naszej rozmowy, mignęła mi taka wiadomość, że polska spółka BEACT odbudowywuje most na Dniestrze, gdzieś przy granicy z Mołdawią, więc ktoś jednak się zakręcił, korzystał z tego. No to tam na razie na wschodzie jeszcze jakiejś tam specjalnej Ukrainy, na wschodzie Ukrainy specjalnej nie ma. Zaczęli Duńczycy, wiem, że kolejni się przygotowują, ale to bardziej ma wymiar w tej chwili manifestacji politycznej Unii Europejskiej. Tak? Unia Europejska chce to zamanifestować. No, Polska też będzie w tym uczestniczyć. Myślę, że pewnie na początku maja to ogłosimy, co my tam będziemy robić. No i to jest takie, ma zachęcić przedsiębiorców, ma pokazać światu, że to się zaczęło. Bardzo dobrze, że tak się dzieje. Natomiast no, biznes musi tam pójść, a rząd powinien w niektórych sektorach, tych kluczowych, dla mnie kluczowe sektory to jest spożywczy, łącznie z płodami rolnymi, z tym i z handlem płodami rolnymi, zbożem i tak dalej, i tak dalej. Przemysł kosmiczny, zbrojeniowy, przemysł farmaceutyczny i handel. Handel to jest chyba jedyne, co niespecjalnie potrzeba jakiejś pomocy, choć no, jakiś centra logistyczny, to rząd musi udrożnić tą granicę, no bo to jest absolutny dramat i po stronie polskiej, po stronie ukraińskiej to musi zacząć szybciej chodzić. Jakieś plany, to też te firmy, które z nami, u nas są jakby, plany budowy jakichś hubów takich logistycznych przy granicy, no to one już się dzieją po obu stronach. I to się będzie wydarzało i no do tego wszystkiego trzeba podstawić transport i tak dalej, i tak dalej. I tu jest rząd potrzebny, ale sam handel jako taki to jest najłatwiejsze i to się rozwinęło bardzo i będzie się jeszcze bardziej, wydaje mi się, rozwijać. Natomiast w tych przemysłach, które ja tam wymieniłem, no to trzeba pewne rzeczy podsterować. Tylko przepraszam, tylko jeszcze, bo popędzimy dalej, jeszcze chciałem tutaj dopytać o jedną sprawę. Znaczy przede wszystkim oczywiście trzeba udrożnić granicę. Parę razy tam byłem i widziałem kolejki po prostu kilometrowe tirów, które nie mogą przejechać. To jest kompletny absurd. Natomiast nie wiem, czy pan pamięta, swego czasu była taka mapa opublikowana, już było dobrych parę miesięcy temu, gdzie Ukraina była podzielona na rozmaite kawałki i wskazane były, które kraje będą odbudowywały. I chyba Polsce, jeżeli pamiętam, przydzielono Donieck, czyli teren, który znajduje się pod okupacją rosyjską, czyli trochę takie obiecywanie Niderlandów. Ja pamiętam, że to wzbudziło duże poruszenie opinii publicznej. Po prostu wielu ludzi w Polsce się boi, że nie poradzimy sobie na tym rynku albo że zostaniemy po prostu, tak jak to pan powiedział, wdzięczność nie jest w polityce wartością. No tak, ale tam do tej mapy z Lugano to ja bym tam się zbytnio nie przywiązywał. No musieli, tyle dni tam siedzieli, musieli coś chłopcy narysować. No. Siedzieć tyle dni bez rysowania, no to się nie da. No. To może inny przykład w takim razie. Ja rozumiem, że to trzeba traktować z przymrużeniem oka, ale inny przykład. Na przykład po wizycie Zełenskiego w Warszawie ogłoszono z pompą, że polskie firmy będą traktowane w sposób priorytetowy na Ukrainie i będą traktowane tak jak ukraińskie firmy. I tak to sprzedano właśnie w takim sosie wdzięczności za postawę Polaków wobec tej wojny, a potem nagle pojawiły się analizy, które udowadniały, że to jest w ogóle sprzeczne z prawem unijnym, że to byłoby naruszenie wolnej konkurencji i żadnych przywilejów nie będzie. Trudno. No to nie do końca. Lepszego eksperta nie, na razie Ukraina nie jest w Unii Europejskiej. Na razie Ukraina nie jest... Nie, ale to by, przepraszam, tylko to by naruszało zasady wewnętrzne konkurencji między krajami unijnymi właśnie. Nie jestem specjalistą od prawa unijnego. Potrzeby, jeżeli chodzi o te... Znaczy, to trzeba jeszcze jedną rzecz pamiętać, że Zełenski parę miesięcy temu zmienił całą filozofię tego programu.
To już było po Lugano, już po tych zabawach rysunkowych i tych zajęciach z rysunku, że to przestał być projekt odbudowy. To nie jest projekt w tej chwili odbudowy, tylko to jest projekt modernizacji Ukrainy. I to już jest całkowicie przeformatowane. I kraje, które patrzą na Ukrainę w sposób taki, że to Kijów będzie jakimś tam centrum decyzyjnym, no to są dość dużym błędzie, bo organizując napaść na Ukrainę, Putin pod jednym względem miał rację. Te regiony są w dużej mierze samodzielne i niezależne od Kijowa. On się tylko pomylił w tym, że to są jednak Ukraińcy, tak? Tutaj błąd dość duży zrobił. Także Kijów będzie decydował o jakichś rzeczach tam wielkich, strategicznych, jak mówiłem, rafineria, port, coś tam, coś tam. Natomiast lokalnie, no to, to będzie się rozgrywało w regionach, które są dość silne, no. I one mają dość dużą samodzielność, mimo że to państwo nie jest tak samorządowe jak na przykład Polska, no to jednak te regiony, to one tam, to jest wielki kraj, te regiony tam będą, biznes taki dla polskich firm będzie w regionach, nie w Kijowie. Może dla Orlenu będzie w Kijowie, może dla jakichś tam, nie wiem, polskich sieci energetycznych, czy tam kogoś, tych wielkich firm polskich energetycznych, to może w Kijowie, natomiast resztę trzeba działać w regionach. My taki program rozpoczynamy od maja, dotyczący serwisu dla polskich firm w 8 obwodach zachodniej Ukrainy. My będziemy starali się im tam wystawiać co bardziej smakowite kąski i zobaczymy jakby co z tego wyniknie. Tam jest też bardzo skomplikowana sytuacja w tej chwili wewnętrzna, bo jest wojna, rewolucja jest częściowa. Część miejsc już jest normalna, bym powiedział, czyli wolna od korupcji, wolna od tych tam postsowieckich różnych przestępców. Ten Mikołajów wspomniany na przykład, no tam już rządzą młodzi ludzie od Żeleńskiego i tak dalej. To jest już zarządzanie takie w stylu zachodnim. Nie ma korupcji, ale no tak bym powiedział, że jest to 50-50 na dzisiaj. Ja oczywiście rozumiem, że w tej chwili dla Zeleńskiego ważniejsze jest ganianie ruskich niż rodzimych złodziei, no ale wcześniej czy później to się musi wydarzyć, tak? Bo bez tego, powiedzmy sobie szczerze, jeżeli Ukraina się nie uwolni od korupcji, w tej chwili powiedziałbym na moją taką znajomość rzeczy, no to mniej więcej połowa kraju jest skorumpowana, a druga połowa nie. To i tak wielkie osiągnięcie. Wiele miast już jest od tego wolnych. No to w ogóle z tą odbudową się nic specjalnie nie wydarzy, tak? Bo po pierwszych jakichś grubszych aferach, znaczy afery na pewno będą, to co do tego, to tam nie ma żadnych wątpliwości. No pytanie jest innego rodzaju, rozmawiałem z jakimś tam urzędnikiem amerykańskim, który, oni sobie doskonale zdają sprawę, że będą afery, tylko pytanie, czy one są ścigane, czy zamiatane. No to o to chodzi. Jeżeli one będą ścigane, no to pewne szanse są. Właśnie chciałem to też do tego nawiązać, że dużo inwestorów obawia się właśnie pewnej nieprzejrzystości Ukrainy, korupcji Ukrainy, która była już legendarna przed wojną. Tu bez wątpienia są konieczne reformy, ale też żeby... No towarzysze radzieckie mają dużą przewagę nad Ukrainą w tym zakresie, no ale Ukraińcy też byli nieźli. No. Tak jest, ale... Oddajmy szacunek. Tak, ale trzeba też przyznać szczerze, że no, przykład tego zboża technicznego, które polskie firmy zakupiły na Ukrainie, a potem sprzedawały jako zboże paszowe, tak, spożywcze, pokazuje, że zawsze w każdym kraju znajdą się ludzie, którzy chcą dokonać jakichś przekrętów i w nieuczciwy sposób zarobić. No tutaj to ja tych od tego zboża, tych polskich żulików, którzy tam kuglowali tym zbożem, to ja bym ich zatrudnił po prostu, jakbym był premierem, bo oni mają jakiś nieprawdopodobny zupełnie instynkt, gdziekolwiek pojawiają się jakieś możliwości kradzieży czy robienia przekrętów tego typu, to oni się tam natychmiast pojawiają i to są ci sami ludzie. I nieważne, czego to dotyczy, oleju napędowego, zboża, jutro pomidorów, pojutrze saletry,
Nieważne po prostu, jaki jest towar. Ważne, że oni jakimiś mają jakieś takie czujki specjalne, które radary takie, które wykrywają możliwość zrobienia przekrętu i natychmiast tam się zjawiają. I oczywiście jak te zboże się pojawiło i te możliwości ściągnięcia zboża, no to natychmiast z tego skorzystali. Ja proszę pamiętać, że te zboże było po gigantycznych pieniądzach w 2022 roku. No, ja tam nie jestem specjalistą handlu zbożem i płodami rolnymi, ale od ręki bym powiedział, że cena spadnie. No, to bez wielkiego zastanowienia. Kierując się wyłącznie filozofią gospodarczą Lejzorka Rosztwańca, że jak cena rośnie, to znaczy spadać będzie. No dobrze, to ile oni mogli zarobić na tym przekręcie? A to tak w skali tam globalnej, takich ja mówię państwowej, tak? W skali tam państwowej, to nie są jakieś tam gigantyczne pieniądze, no tam kilkadziesiąt, może góra kilkaset milionów. No w skali państwa to nie jest dużo pieniędzy, ale dla nich to jest dużo, bardzo dużo. Zamiast ich ścigać, ja proponuję premierowi, żeby ich zatrudnił. Po prostu stworzył taką komórkę analityczną w KPRM-ie, specjalnie z piwem tam, z innymi używkami, które lubią, i żeby oni analizowali rynek, gdzie się coś może ciekawego pojawić. Kontekst militarny proponuję obgadać. Dopiero co było spotkanie ministra Błaszczaka Obrony Narodowej w bazie Ramstein z niemieckim odpowiednikiem plus był przedstawiciel strony ukraińskiej i podpisano umowę na, uwaga, stworzenie w Polsce centrum serwisowania czołgów Leopard. Jak rozumiem, z myślą o tym, jakże te czołgi będą walczyć na Ukrainie. Widziałem, że na Twitterze entuzjastycznie pan podszedł do tego pomysłu. Ja się na tym nie znam do końca, na tych sprawach, i tam wolałbym się nie wypowiadać. Entuzjastycznie poszedłem, bo to ruskich wyprowadza z równowagi i to mnie strasznie, strasznie cieszy. Na pewno, jeżeli mamy kontakt z ukraińskimi firmami zbrojeniowymi, tymi największymi, największa się przez nas w ogóle otwiera w Polsce przy naszej pomocy. No i z tej wiedzy, którą ja mam z rozmów z tymi firmami, no to wynika, że tutaj ta współpraca polskiej i ukraińskiej zbrojeniówki może przynieść wielkie korzyści dla obu stron, tak? Oni są bardzo zaawansowani, jeżeli czy Motor City, czy te zakłady, jeżeli chodzi o tą broń rakietową, różną inną, mają dużo technologii też kosmicznych, i wydaje mi się, że jakiś umiejętny to musi być przez, no bo to zbrojenia też w ogóle, to zwykły przemysł musi być jakoś animowany przez rząd, a tu jeszcze się nakłada na to wojsko, więc to jest w ogóle już mega jakby skomplikowane. Natomiast tutaj no ja wierzę, że, bo to większość rzeczy to są tajne, więc ja wierzę, że no minister Błaszczak, który jako tako ten resort prowadzi i chyba wygląda to nie najgorzej, no jakoś ma też mimo całej niechęci, ja bym jak to nazwał, no, nieznajomości rzeczy i po prostu nielubienia zajmowania się sprawami gospodarczymi, co w PiS-ie, no PiS nie bardzo lubi się zajmować tematami gospodarczymi, uważają, że to zajęcie dla jakichś takich ludzi, no takich prostszych trochę od nich, że to handel taki, no takie, no jak to, jak intelektualiści, inteligenci kiedyś mieli, no że tam handlarze i jacyś inni, no ale wierzę, że minister Błaszczak jednym okiem jednak od czasu do czasu na tą gospodarkę spojrzy i będzie się to jakoś tam układało, i te wspólne przedsięwzięcia będą tworzone, bo to wielka szansa, uzupełniamy się, my mamy trochę kompetencji, ten nasz sprzęt się tam sprawdza na tej Ukrainie, to co tam robimy, czy kraby, czy też radary, czy to co robi WB Electronics i tak dalej, więc wydaje mi się, że możemy tworzyć razem przedsiębiorstwa, natomiast no ja do tych różnych wojennych rzeczy to ja bardzo ostrożnie podchodzę, bo to jest, każdy sieje swoją propagandę, Ukraina oczywiście też, Zachód też, wszyscy. No ja patrzę na mapę i to jest dla mnie taki, czytam oczywiście różne rzeczy, słucham pana ekspertów, ale to tak, no nie traktuję do końca tego wszystkiego poważnie. Jedynym dla mnie poważnym źródłem to jest jednak mapa frontu,
którą obserwuję co najmniej co drugi, trzeci dzień, co tam się dzieje. No i jeżeli od lipca Rosjanie tam największe postępy zrobili 3 kilometry gdzieś tam w Donbasie, no to to wszystko mówi o tej sytuacji. No. Także jak oni tam straszą czymś tam, nie wiem, że Warszawę, ten Dima jak się upije, ten Miedwiediew straszy, że on tu Warszawę zdobędzie. Niech najpierw punkt sprzedaży nasion Bachmucie zdobędzie, a później dopiero Warszawę. Dobrze. No tak, ale nas też jak się spojrzy na mapę, wystarczy zobaczyć, że Polska stała się takim hubem sprzętu dla Ukrainy w trakcie tej wojny. Aż się prosi, żeby realizować na terenie Polski jakieś projekty militarne wspólne. Mówisz, no, serwisuje się sprzęt oczywiście, czołgi z rodziny T-72. Teraz jest informacja, że przemysł zbrojeniowy będzie w kooperacji z ukraińskim przemysłem zbrojeniowym produkował amunicję 125 mm. Trochę się takich informacji pojawia. Ja myślę, że to chyba jest jakaś szansa. Czy boi się pan, że wojna się po prostu szybko skończy i już to nie będzie wszystko potrzebne? Nie, no będzie potrzebne. To świat już nie wróci do, co było przed wojną. Wydaje mi się, że tutaj to jest przemysł zbrojeniowy, jest jednym z najbardziej interesujących obszarów. My w lipcu będziemy robili taką konferencję przemysłu zbrojeniowego polsko-ukraińskiego i robiliśmy już dwa razy takie rzeczy, więc widzę, że te stosunki się zacieśniają. Natomiast trzeba pamiętać, że do opinii publicznej no to się wszystko nie przedostaje, tak? Są to rzeczy częściowo tajne, łamane przez poufne. Natomiast no, wojskowi i politycy muszą tym jakoś tak wysterować. Przede wszystkim pod takim kątem, żebyśmy wspólnie produkowali broń, która będzie skutecznie odstraszała. No, nasza polityka jakby zbrojeniowa czy polityka obronna w tej chwili, no to są trzy takie główne ogniwa, no, czyli buforowa Ukraina, jakieś wyrwanie czy zneutralizowanie tej Białorusi, no i uzbrojenie się po zęby, żeby nie przyszło do głowy nikomu, żeby tutaj nas napadać. I to są trzy takie nasze cele. Dwa się realizują, z Białorusią jest ciężko zrobić cokolwiek, ale kto wie, zobaczymy. Natomiast no, te trzy cele muszą być realizowane, bo to są priorytety naszego dobrobytu, nawet nie, i bezpieczeństwa, i dobrobytu. No Polska ma szansę przeżyć kolejne kilka dekad w pokoju, tak? Albo nawet wiek czy dwa, tak? Przy sprzyjających tych. Jeżeli się zrealizują te zakupy, ja nie jestem specjalistą z wojska, nie będę udawał, ale jak czytam o tych różnych zakupach zbrojeniowych i czytam, jak to będzie miało się w stosunku do innych krajów europejskich, no to będziemy regionalną potęgą militarną. Zaraz, ale przepraszam, ale spójrzmy na to z perspektywy gospodarczej, bo to zapiera tych pierwszych wszystko oczywiście, ale jeżeli Polska ma przeznaczać 3-4%, bo nawet o tym się mówi, PKB na zbrojenia, to przecież gospodarczo może to po prostu Polskę zdemolować. Nie, Polska i PiS ma szczęście, że żyje w czasie nieprawdopodobnej zupełnie koniunktury gospodarczej, więc robimy rzeczy, które nas stać. Polska jest w ogóle najbogatsza w historii swojej od dwóch dekad, tak? Nigdy tak nie była bogata i nigdzie tak w Polsce dobrze nie było, jak jest teraz od 20 lat, tak? A w tej chwili, no, po tych dwóch gigantycznych ciosach, które otrzymała polska gospodarka, czyli po pandemii i po wybuchu wojny za miedzą, jak polska waluta w czasie największego osłabienia osłabiła się o 10%, to jest to wręcz zupełnie niewiarygodne. No, a wojnę mamy za miedzą. Poza inflacją Polska ma doskonałe wskaźniki ekonomiczne, których większość przytłaczająca większość krajów świata by wzięła, żeby mieć takie z pocałowaniem w rękę. No, mamy problem z tą inflacją, jest on tam złożony częściowo, to wynik błędów rządu, NBP-u i tak dalej, ale w większości to jednak wynik wojny. No, ale ten wskaźnik obiektywnie mamy bardzo zły, natomiast wszystkie inne mamy zupełnie rewelacyjne, więc po pierwsze, że nas na to stać, a po drugie,
nawet, nie wiem, 5 czy 7% PKB to jest nic w stosunku do wojny, bo jak będzie wojna, to będzie 30% PKB. Więc Polska musi zbudować potęgę militarną na tyle, żeby nikomu do głowy nie przyszło tutaj na nas wchodzi, no to o tyle ciekawe, że w Niemczech się pojawiają jakieś tam, co wariaci to wariaci, ale jakieś tam odradzają się resentymenty terytorialne, co jest o tyle śmieszne, że w tej chwili gdyby doszło do jakiegoś konfliktu z Niemcami, który się, no to Berlin byśmy zajęli w 2 dni, no. Nie, dobrze, to już jest science fiction, jesteśmy z Niemcami w jednym przecież. Już. Tak. No ale mapki z gazet niemieckich widziałem z Twittera, nawet dzisiaj kilka oglądałem, więc tam takich wariatów w Polsce też nie brakuje, bo jasne. No, nie, to wiadomo, że są te środowiska AfD, tak? Nasi wariaci mają jakieś pretensje terytorialne, no tam o Łużycach to można było pogadać, no. Dobrze, wróćmy do rozmowy na serio. Spotkałem się z taką opinią, że ukraińska gospodarka może nie być dla nas komplementarna, czy po prostu nie możemy na niej zarabiać, ale może być zagrożeniem, ponieważ Ukraina ma niższe koszty pracy niż Polska. W związku z tym, jak mówi się z przekąsem o Polsce jako wielkiej montowni zachodnich firm, to po wojnie mogłyby te montownie zostać przeniesione na Ukrainę. No ja mam nadzieję, że naszą ambicją jest być coś więcej niż krajem montowni i to jest w pewnym zakresie jakaś kontynuacja, ale kiedyś się od nas wyniosą, być może się wyniosą na Ukrainę. Na razie się na pewno na to nie zanosi. Ukraina będzie z nami konkurowała, no tylko że będzie konkurowała w tych niskomarżowych produktach i na tych, na których się mniej zarabia. My musimy z większym impetem i z większą siłą rozwijać te nowoczesne przemysły, nowoczesne technologie, żeby bardziej przesuwać się w kierunku tych wysokomarżowych przemysłów. Umówmy się, że montownia no to nie jest wysokomarżowy biznes. Ona oczywiście daje miejsca pracy. Bardzo dobrze, że po odzyskaniu niepodległości przez te pierwsze 10-15 lat to był nasz szczyt marzeń, żeby tutaj się otworzyła jakaś montownia i można było coś tam składać, by to dawało ludziom pracę, to wyciągało nas z bankructwa PRL-u. Natomiast w tej chwili no, musimy się, tak jak w rolnictwie z płodów rolnych przechodzić do przetwórstwa i handlu, tak w różnego rodzaju przemysłach i udziałów przemysłu w gospodarce przechodzić do bardziej zaawansowanych technologicznie działań, które generują większe marże i rzeczywiście te tańsze czy niskomarżowe przemysły, one na pewno będą lądować na Ukrainie. No, natomiast no, trzeba na to patrzeć jak na szansę, a nie jako zagrożenie, no bo tego nie powstrzymamy. Jeżeli Unia Europejska, do Unii Europejskiej Ukraina wejdzie, w co wątpię, wydaje mi się, że szybciej do NATO wejdzie niż do Unii Europejskiej, a przynajmniej będzie to długotrwały proces i obarczony różnego rodzaju okresami przejściowymi, to wydaje mi się, że nie doprowadzi do jakichś większych turbulencji, tak jak no jednak wejście średniej wielkości kraju europejskiego, jak Polska, nie doprowadziło do jakichś gigantycznych turbulencji w krajach Unii Europejskiej, aczkolwiek przysporzyło nam no, wielkie korzyści. No jednak rynek 500 milionów konsumentów zamożnych, do której Polska uzyskała dostęp bez żadnych tam, czy z niewielkimi ograniczami, no to nasz kraj wepchnęło w zupełnie inną orbitę, jeżeli chodzi o nasz dobrobyt. No i to rozwinęliśmy to do tego stopnia, że mieliśmy tu w zamyśle, przypuszczam, Niemców stać się kolonią taką niemiecką, a to się jednak przerodziło w głęboką współzależność gospodarczą. Znaczy Polska nie może funkcjonować bez Niemców, no bez oczywiście jakichś wielkich turbulencji gospodarczych, ale w drugą stronę też. Niemcy już też nie mogą funkcjonować bez Polski, bo stanowimy ich całkowite w zasadzie zaplecze produkcyjne.
i z takiej, nie wiem, marzeń kolonialnych przerodziło się to w głęboką współzależność. Myślę, że z Ukrainą to się może skończyć podobnie dla Polski. Daj Boże, żeby się tak skończyło. Ale w tym układzie Polska byłaby Niemcami, a Ukraina Polską, tak? Czyli no taka kolej rzeczy. Tylko na wschód. Taka kolej rzeczy jest. No, Ukraina jest sporo biedniejsza. Teraz jeszcze została spustoszona przez bolszewików. Natomiast no, jednak sprawność ich ta i mobilizacja jest to zupełnie niewiarygodna. No, postawienie na nowo tego systemu energetycznego i wznowienie eksportu energii, no to już taki najwyższy podziw, jaki można sobie wyobrazić. Tutaj ta prorosyjska szuria przecież ogłosiła upadek państwa ukraińskiego na jesieniu ubiegłego roku, gdy te ataki były najsilniejsze, a miesiąc temu został wznowiony eksport energii elektrycznej. To pełen podziw dla kreatywności. Ja wiem, że oni te różne generatory, te części do tych tam po całym świecie ściągali skąd się da, ale udało im się to postawić. No w tej chwili ja się nie znam na tych sprawach wojskowych, więc nękam tutaj rządzących w tych sprawach gospodarczych, no bo o tym mam trochę pojęcia, to w sprawach wojskowych się nie mogę wyżyć, to się wyżyje chociaż w tych gospodarczych i tutaj podżegam do różnego rodzaju działań i się coraz bardziej awanturuję, żeby te działania prowadzić i żeby no, żebyśmy na tym zarobili i zyskali gospodarczo, że cel oczywiście numer jeden to jest bezpieczeństwo i to jest poza wszelką dyskusją, ja się z tym zgadzam, temu powinno wszystko być podporządkowane. Marzeniem moim i myślę, że większości Polaków przytłaczającej jest to, żeby w Polsce nie było wojny. To jest, a wojna nam grozi z jednej strony, tylko i wyłącznie. Jest jeden kraj świata, który na nas chce napaść. Jest to Rosja i nie ma co się tu oszukiwać. I musimy zrobić wszystko poprzez sojusze, zbrojenia, bufor ukraiński, czy być może kiedyś białoruski, żeby do tej wojny nie doszło, bo kolejne dekady dobrobytu, kolejne dekady pokoju pozwolą nam w dobrobycie dogonić najbogatsze państwa Zachodu. W tej chwili zbliżamy się już do średniej unijnej, co wydawało się jeszcze 15 czy 20 lat temu jakąś mrzonką. Z poziomu 30% PKB per capita po odzyskaniu niepodległości w stosunku do Niemiec zaczynamy już przekraczać 60%, czyli do najbogatszego kraju Unii Europejskiej, więc idzie to wszystko w bardzo dobrym kierunku. Potrzebne nam do tego, ja mówię oczywiście, dobre regulacje, dobre prawo, dobre podatki, z czym mamy problemy, ale to jest drugorzędne, ale potrzebny nam jest przede wszystkim do tego pokój. A pokój możemy sobie zapewnić, ustawiając odpowiednią ilość broni i amunicji na granicy z tymi barbarzyńcami. No tak, a jeżeli przy okazji polskie firmy będą mogły, bo przecież bezpieczeństwo i potęga gospodarcza są ze sobą ściśle powiązane, o czym często mówimy w historii realnej, więc trochę pesymistyczne były pańskie wpisy, kiedy ostrzegał Pan tym, żebyśmy nie przegapili szansy, żeby polskie firmy mogły tam robić biznes na Ukrainie po wojnie, to może zakończmy optymistycznie, że jednak tak trochę z pańskiej wypowiedzi widzę, że jednak spora szansa jest, że coś tam zdziałamy i nie zostaniemy zepchnięci na margines przez silniejszych graczy, takich jak Francuzi i Niemcy. No będziemy cisnąć, pan też ciśnie. Opinia publiczna powinna wywierać po prostu nacisk na rząd, bo nic tak dobrze nie robi działaniom rządu, jak nacisk opinii publicznej i potencjalnych wyborców. No dobrze, słyszeliście państwo, to apel do was. Politycy, jeżeli słyszeliście to co mówił dzisiaj pan prezes, to twórzcie dla naszych firm, dla naszego biznesu dobre ramy do pracy na Ukrainie, do zarabiania pieniędzy i zwiększania potencjału i potęgi gospodarczej Rzeczypospolitej. Drodzy państwo, moim gościem był pan Cezary Kaźmierczak, prezes Związku Przedsiębiorców i Pracodawców. Bardzo panu dziękuję. Dziękuję bardzo. Państwu dziękuję za obejrzenie tego odcinka Historii Realnej. Kciuk dla naszych widzów, którzy obejrzeli ten odcinek. Dzięki, że nas wspieracie na Patronite i na YouTubie. Historiarealna.pl to nasza księgarnia internetowa. Kubki, koszulki, red, izbet i
książki. I panie prezesie, już ostatnia rzecz, to są kciuki na końcu, to jest tradycja naszego kanału. Pierwszy dla Fundacji Zarys. Dziękuję bardzo panu, która wspiera pomocą medyczną Ukrainę, też bardzo ważna rzecz. Drugi dla Biblioteki Cyfrowej Legimi, która prowadzi akcję Czytamy dla Ukrainy. Dziękuję. KFD, polski producent żywności funkcjonalnej, suplementów diety, i Speakly, aplikacja do błyskawicznej nauki języków obcych. Sam używam i polecam. Piotr Zychowicz, historia realna, historia dzieje się na naszych oczach.